Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jedziemy na Babkę Bożą, co? Ja jadę pierwszy. No. Także policję mamy. O. Policję mamy. Tym razem. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Silnik trzeba zgasić, dokument jeszcze od pana poprosili. A mógłbym wiedzieć z jakiego powodu? Kontrola drogowa. Kontrola drogowa, dobrze. Dobrze, kontrola drogowa. Proszę, dowód. Prawo jazdy nie trzeba. Dobrze. Samochód służbowy dla pana? Samochód? Jest mój. Znaczy nie jest na mnie, ale jest mój. Dobrze. Czyli pan go użytkuje? Tak jest. To ja może wysiądę. Na razie zostać pojedzie, nie ma potrzeby. Ale mi się w głowie kołuje, wie pan. No ja rozumiem, tylko że w czasie kontroli, tym bardziej, że jest tutaj ta strona... No dobra, kontrola drogowa. Dobrze. Dobrze, to możemy tak zrobić, kontrola drogowa jest. W czasie kontroli prosiłbym, żeby pan na razie nie palił. Jak skończymy, to pan zapali, dobra? Dobra, będę dmuchał? Jak najbardziej, zaraz pan trzeźwości go spóźni. Aha, dobra. Pan tabliczkę widzę zaopatrzenie, ma pan coś rozwozi tutaj? Tak, ja byłem tutaj w Białymstoku i przywiozłem tutaj w pewne miejsce. Nie chcę tutaj teraz mówić gdzie, ale tutaj służbowo jestem. A co pan dostarcza? Nabiał i tłuszcz. Jedziemy trzeźwo w międzyczasie. Dobra. Tylko bym prosił, żeby pani nie podawała żadnych danych głośniej. Nie będę głośniej. Dużo powietrza na obrosimy. Dobra. W czy taki stan liczny to będę potrzebować samochodu? Dobra. 257. 257? 199. Proszę. A mógłbym wiedzieć, z kim mam do czynienia? Pan Błyn Bełdowski. Starszy sierżant Wiślacki. Miło mi. Mogę już dowód? Bo raz zapomniałem, wie pan, dowodu i miałem później problemy z wyrobieniem nowego. Wie pan, jak to jest. Tak, ale proszę panią, bo ja nagrywam, wie pani, i nie chciałbym o moim stanie zdrowia rozmawiać. Ale to nie jest stan zdrowia, tylko się pytamy o samochód. A, tak, tak, oczywiście. Stan zdrowia nie pytamy. Proszę bardzo. Może pan rozwinąć swoje pytanie. A, przepraszam. O, pani sobie sprawdzi. Ale nie, nie, proszę panią. Nie, nie, to było robione. Tak, to było robione jednorazowo. No. Nie, no, nie wiem. Jak to robić, pan nie powie, co zrobiłem z przypomnieniem jeszcze coś? Pan wyciszy, czy nie? To ja wyjdę i pani. Thank you.
Słucham? Nie. Dobra, to ja wszystkim do właściwego miejsca prokuratora. Dziękuję, miło mi było panią i pana poznać również. Wszystkiego dobrego i mniej wizyt tutaj. No dobra, dzięki. Do widzenia. No to była tylko kontrola drogowa. Ale knur pokazywał na mnie. Sygnały za mną na sygnałach. To mówię wam, za mną na sygnałach jechali. Głowa puchnie. A ja pierdolę. No, musiała być kontrola drogowa, panowie, no bo ja się zapytałem, jaka jest kontrola, jaka, no to kontrola drogowa, więc mają prawo cię skontrolować, dawaj kółko, wow, ale tu jest tłok jak w Rzymie. Piotr, na jakiej podstawie? Ja nie jadę na żadną trójkę z żadnym zażaleniem. Panowie i panie, to mnie na trójkę wezwali, znaczy dopadła mnie trójka. Ale jechali za mną na sygnale. Musiałem się zatrzymać, bo jakbym się nie zatrzymał, to by po, że uciekam albo coś, no. Także musiałem się, kurwa, zatrzymać. O sędziszów. No nie mogłem spytać. O, ładna pani była. O, matko boska, ale była ładna pani. Uch, cholera jasna. Aj, aj, aj. Raczek, nie zesram się.